obnażonego z szatą, okrytego całego ranami, który mi powiedział te słowa: dokąd cię będę cierpiał i dokąd mnie będziesz zwodzić? W tej chwili umilkła wdzięczna muzyka. Znikło sprzed oczu moich towarzystwo, w którym się znajdowałem. Pozostał Jezus i ja. Usiadłam obok swej drugiej siostry, pozorując to, co zaszło w duszy mojej, bólem głowy. Po chwili opuściłam potajemnie towarzystwo i siostrę. Udałam się do katedry świętego Stanisława Kostki. Godzina już zaczęła szarzeć. Ludzi było mało w katedrze. Nie zwracając uwagi na nic, co się wokół dzieje, padłam krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i prosiłam Pana, aby mi raczył dać poznać, co mam czynić dalej. Wtem usłyszałam te słowa: jedź natychmiast do Warszawy. Tam wstąpisz do klasztoru. Wstałam od modlitwy i przyszłam do domu i załatwiłam rzeczy konieczne. Jak mogłam, zwierzyłam się siostrze z tego, co zaszło w duszy i kazałam pożegnać rodziców. I tak, w jednym z dni, bez niczego, przyjechałam do Warszawy.